Hej wszystkim, witam Was w nowym filmie i dzisiaj razem z moim planerem opowiem Wam o moim wyzwaniu, które sobie sama wymyśliłam. Tak, wymyśliłam sobie wyzwanie pielęgnacyjne, takie motywacyjne, żeby się samej gdzieś tam zmotywować, może też uda mi się trochę zmotywować Was do takiego działania, słuchajcie, pielęgnacyjnego, dbania o siebie. Nie mam tutaj na myśli takiego podstawowego dbania o siebie, ale takich dodatkowych zabiegów, robienia sobie peelingów, maseczek, i takich rzeczy, na które wiecznie brakuje nam czasu albo jakoś nie możemy się zorganizować. W mój plan wpisałam też siłownię, dbanie o ciało, depilację IPL, jak i zabiegi na twarz, także jeśli jesteście ciekawi, co tam sobie wymyśliłam, może chcecie sobie ten plan podejrzeć albo zainspirować się, żeby zrobić sobie własny taki plan tygodniowy, to zapraszam do oglądania. Zacznę może od tego, że ja takie zabiegi zawsze wykonywałam sobie sama, i bardzo to lubię, zawsze robiłam sobie derma roller, kawitacje i tego typu różne zabiegi na twarz, ale muszę się przyznać, że było to dosyć nieregularnie. Teraz mieliśmy też upały, lato, no to wiadomo, dużo z tych rzeczy odpuściłam. Natomiast mimo, że jeszcze mamy w miarę ładną pogodę, to ta jesień już się do nas zbliża i to jest najlepszy czas, żeby zadbać o naszą skórę, żeby właśnie do takiej regularności w różnych zabiegach, czy to w takim domowym zaciszu, czy to w zabiegach profesjonalnych właśnie wrócić. No i z tego względu przygotowałam sobie taki rozkład tygodniowy. Wszystko sobie zanotowałam, bo stwierdziłam, że jak sobie to zapiszę, to będę się też czuła sama ze sobą bardziej zmotywowana, żeby te zabiegi robić, bo muszę się Wam przyznać, że ja byłam w tym nieregularna i ten czas tak szybko leci, te dni tak mijają, tydzień za tygodniem, że ja nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy ja ten zabieg robiłam tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, czy może to już minął miesiąc, a mi się wydaje, że to było tydzień temu i stwierdziłam, że jak sobie to podzielę wszystko na dni tygodnia, bo też nie chcę robić tak, że robię sobie, wiecie, raz w tygodniu domowe spa i tam siedzę dwie godziny i tam się... Bo mi się po prostu tego nie chce robić, wolę sobie to rozbić pojedynczo na poszczególne dni. Oczywiście, jeżeli Wy lubicie tak robić wszystko razem, no to jak najbardziej, zresztą co mi do tego, to jest każdego indywidualna sprawa. Natomiast ja jestem za leniwa i wolę sobie to po prostu rozdzielić na poszczególne dni. No i zacznę od początku. Opowiem Wam też o tym, co stosuję i jak często. Postanowiłam, że codziennie będę systematycznie używać tej oto rolki z różowym kwarcem. Służy ona, jak wiecie, do masażu twarzy i zawsze będę wykonywać to rano. Trzymam ją w lodówce, żeby ten efekt był jeszcze lepszy, żeby działała fajnie na przykład na obręki. Tutaj macie tą końcówkę na okolicy oka, a ta większa część jest do masażu całej twarzy. Nie wiem jeszcze, czy to działa, bo używam to od około tygodnia i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy przyniesie to przy dłuższym stosowaniu jakieś tam większe rezultaty, ale muszę przyznać, że jest to niesamowicie przyjemne i na pewno ta twarz jest bardzo fajnie pobudzona i jest to po prostu taki, no, poranny relaks. Także rolka wchodzi codziennie. W poniedziałek zaczynamy od ciała. I wymyśliłam sobie, że co poniedziałek będę szczotkować ciało na sucho. Też robiłam to oczywiście do tej pory, ale powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, jak często. Starałam się robić to raz w tygodniu, ale czy mi się to udawało, czy to było raz na tydzień, czy raz na dwa, to już nie jestem w stanie tego określić, dlatego co poniedziałek szczotkowanie ciała na sucho. Oczywiście pielęgnacja, tak jak serum, kremy, balsamy do ciała, no to jest codziennie. Ja mówię o takich zabiegach, powiedzmy, dodatkowych. Zabiegach, może to jest duże słowo w cudzysłowie, powiem zabiegi. Chodzi mi o takie różnego rodzaju dodatkowe czynności pielęgnacyjne. No i właśnie w poniedziałki będzie szczotkowanie ciała na sucho. A to dlatego, że we wtorki będę wykonywać zabieg depilacji IPL. Ja mam tu akurat Brown Silk Expert Pro 5. Już Wam to, robiłam taką wstępną recenzję chyba w czerwcu po kilku użyciach. Powiem Wam, że są efekty znacznie mniej wyrastających włosków. Praktycznie nie mam już z tym takiego problemu jak po depilatorze, z czego bardzo się cieszę, bo to był główny powód, dla którego zdecydowałam się zrezygnować z depilatora i przerzucić właśnie na tą depilację światłem. Natomiast jeżeli oczekujecie tego, że całkowicie przestaniecie się depilować na przykład maszynką, no to niestety muszę Was rozczarować i no, będziecie zawiedzione. Ale jest to na pewno znacznie rzadziej niż wcześniej. Mimo wszystko ja się cieszę, że to urządzenie mam i mam w planach stosować je jeszcze co tydzień. Teoretycznie powinno się stosować co tydzień przez 12 tygodni. U mnie te 12 tygodni już właśnie mijają,
ale jeszcze przez jesień zamierzam co tydzień ten zabieg robić. No i zobaczymy, jak to będzie. Tak jak mówiłam, efekty są widoczne, ale nie jest to całkowicie trwałe usunięcie włosków. I w środę przechodzimy już do twarzy i wjeżdża peeling kawitacyjny. Słuchajcie, ja to urządzonko mam chyba już z 3 lata. Cały czas działa i cały czas mi służy. Zapłaciłam za nie około 100 zł, wydaje mi się. Ja jestem z tego zabiegu osobiście bardzo, bardzo zadowolona. Jest to na tyle prosty zabieg przy użyciu jedynie wody, że po prostu nie widzę sensu, żebym miała chodzić do kosmetologa czy innego specjalisty na taki zabieg, który trwa maksymalnie 10 minut i bez problemu możecie wykonać go sobie same w domu. A cena jednego zabiegu u kosmetyczki czy kosmetologa to jest cena tego urządzenia, także myślę, że warto zainwestować. W kwestii peelingów, tutaj kawitacja całkowicie zaspokaja wszelkie moje potrzeby w tej kwestii. Dodatkowo jeszcze używam zawsze wieczorem szczoteczki sonicznej do mycia twarzy przy demakijażu. No i to też zawsze sprawia, że ta skóra jest znacznie lepiej oczyszczona. W czwartek wymyśliłam sobie maseczkę oczyszczającą. No i tutaj mam różne maski. Między innymi Neutrogena Deep Clean, to jest maseczka z kwasem glikolowym, ją zostawiacie tylko na minutę, to jest taki produkt 2-w-1 żel z maską. On jest dosyć silny, więc ja nie stosuję go jakoś bardzo regularnie, dlatego w czwartki będę wykonywać jedną z tych trzech masek. Te są z kolei delikatniejsze, one są na bazie białej glinki, działają delikatnie oczyszczająco, ale nie przesuszają skóry. Ta jest troszeczkę już bardziej hardkorowa, no bo ma też w sobie kwasy, także będę używać je zamiennie, więc w czwartek jedną z tych masek będę sobie wykonywać, a w piątek będę wykonywać maskę nawilżającą i tutaj mam te maseczki z Sephory, które są takimi nasączonymi chusteczkami. Ja sobie zawsze jeszcze daję jakiś serum albo warstwę kremu, i to dopiero przykrywam tą maską. Siedzicie sobie w tym 10-15 minut. Także bardzo fajna, szybka opcja. No i też super, że nie ma zmywania, bo na przykład tą maskę zmyć, no to słuchajcie, jest tragedia. A te chusteczki są na tyle fajne, że po prostu ściągacie i maska gotowa. Nie trzeba tam nic więcej zmywać, szorować, czyścić od razu całej łazienki. Także same plusy z tych maseczek w płachcie. W sobotę nie robimy żadnego zabiegu ani na twarz, ani na ciało. Natomiast w niedzielę, ja tak mówię w liczbie mnogiej, ale tak w zasadzie to mówię samą sobie, czyli w sobotę nie robię żadnego zabiegu ani na twarz, ani na ciało. A w niedzielę najbardziej chyba hardkorowy z tych zabiegów tutaj, czyli Dermaroller. Nagrałam o tym film, o tym, jakie są zalety, że działa świetnie na przebarwienia, na blizny potrądzikowe na przykład. Oczywiście też poprawia po prostu regenerację skóry, produkcję kolagenu, elastyny w skórze, także naprawdę same plusy. Troszeczkę boli, chociaż ja jestem dosyć odporna na ból, ale wiem, że niektórych to może trochę boleć, może to być trochę mniej przyjemny zabieg, ale myślę, że warto. Tutaj już radzę obejrzeć sobie kilka filmów, żeby nauczyć się, jak się z tym obchodzić, żeby dobrze go też dezynfekować, żeby poprawnie te ruchy wykonywać, żeby po prostu nie zrobić sobie tym produktem krzywdy, ale jak wybierzecie jakieś takie mniejsze igiełki 0,25 mm albo 0,5, tak ja tutaj mam 0,5 mm, to naprawdę nie jest jakaś taka inwazyjna sprawa, także też te zabiegi można sobie spokojnie w domu wykonywać. No i ten zabieg zostawiam sobie na niedzielę, po nim twarz jest zaczerwieniona, więc trochę trzeba sobie tak, wiecie, odpocząć, więc nie robiłabym tego na przykład przed weekendem. Natomiast w niedzielę wieczorem, to już do poniedziałku rano spokojnie, to zaczerwienienie zniknie i uwierzcie mi, tam nic złego się nie dzieje. O ile oczywiście przeprowadzicie ten zabieg poprawnie. No i to już jest cała moja tygodniowa pielęgnacja, jaką planuję właśnie od dzisiaj rozpocząć. Dzisiaj jest poniedziałek, także szczotkowanie ciała na sucho dzisiaj jedzie. Bardzo mi się podoba to, że sobie to podzieliłam na dni tygodnia, bo jakbym miała połowę z tych zabiegów robić jednego dnia, to na pewno by mi się nie chciało. Natomiast codziennie przeznaczyć te 15 czy 20 czy nawet 30 minut na taki czas dla siebie, to myślę, że to nie jest jakoś bardzo dużo. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że osoby, które mają więcej obowiązków ode mnie, które mają na przykład rodziny, dzieci,
nie wiem, duży dom do ogarnięcia i ogród, no to mogą mieć tego czasu znacznie mniej. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale myślę, że warto zagospodarować te parę, paręnaście minut codziennie dla siebie. Myślę, że jesteśmy w stanie przy dobrej organizacji czasu zawsze to zrobić. No i mam nadzieję, że jakoś tam Was trochę też do tego zainspiruję. Do tego oczywiście siłownia. Ja sobie wymyśliłam, że będę chodzić poniedziałki, środy, piątki i soboty albo niedzielę. Myślę, że soboty, czyli takie 4 razy w tygodniu. Dzisiaj też zaraz się ogarniam i zbieram właśnie na siłkę. Postanowiłam, że jak sobie to rozpiszę tygodniowo, to będę się tego lepiej trzymać i dzięki temu ta regularność po prostu będzie u mnie lepsza. Ja czasami mam problem z motywacją, czasami naprawdę nie mam na nic ochoty ani energii i ja po prostu widzę to po sobie, że jak sobie to wszystko zapiszę, rozplanuję, to lepiej to na mnie działa. Dajcie znać, jak to wygląda u Was, czy też robicie sobie jakieś takie plany pielęgnacyjne, czy stosujecie jakieś zabiegi w domu, może coś od Was podpatrzę, może coś nowego wprowadzę. Chciałabym też wprowadzić kwasy, ale już nie wiem, gdzie jeszcze, szczerze mówiąc, upchnąć w tej mojej pielęgnacji, w tym napiętym grafiku. Aczkolwiek jesień to też jest super pora, żeby zacząć zabiegi z kwasami. Moja skóra, jak widzicie, jest już dosyć zahartowana w tym wszystkim. Także ani kawitacja, ani dermaroller, ani jakieś silniejsze kwasy, nic jej jest nie straszne. Już dosyć dużo ze mną przeszła, także... No ale wiecie, nie zachęcam Was też, żebyście wszystko naraz to wprowadzały, no bo wiecie, można oszaleć z tym wszystkim. Ja już swoją skórę znam, także tutaj zachęcam Was do tego, aby sobie gdzieś tam systematycznie tą pielęgnację wprowadzać i po prostu dostosowywać ją do własnych potrzeb. Także jestem bardzo ciekawa, co o tym myślicie. Może dołączycie się do takiego wyzwania i też zrobicie sobie taki tygodniowy plan pielęgnacji właśnie na twarz, ciało. Jeśli chodzi o włosy, to ja po prostu za każdym razem robię to samo, czyli stosuję odżywkę, mycie i odżywkę czy maskę. Także tutaj nie rozpisuję tego jakoś specjalnie, bo po prostu za każdym razem jest z moimi włosami tak samo. Nic specjalnego więcej z nimi nie robię. No i to już wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli interesują Was takie tematy pielęgnacyjne, kosmetyczne, perfumowe, modowe, to subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!